Przeglądając stare zdjęcia, znaczy stare, no przeglądając swoje archiwum, natrafiłem na zdjęcia trzech osób znanych ze Strzelina. Pierwsze zdjęcie to jest Mariusz Musiałowski, to jest zdjęcie chyba, nie wiem, z 90 któregoś roku. Sądząc po samochodach, tak ono wygląda. To jest skwerek przy Kopernika Brzegowa. Tak, to jest ten skwerek. No, widać, że tutaj coś kosi. No, ciężko powiedzieć, no ale no, coś tam robi. Dłubie przy zieleni. Tak to można powiedzieć. To jest pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie to jest stare zdjęcie pana Tomka Charowskiego, który teraz pełni funkcję prezesa aquaparku. Tak oto wygląda. Tak wygląda. Niestety nie mogę namierzyć, jaka to jest sala. To jest chyba... Znaczy, może być to sala w Ludowie, ale ciężko mi powiedzieć. No istotne, no w każdym razie stare zdjęcie, może ktoś się też odszuka na nim albo kogoś znajomego. Proszę bardzo, tak wygląda zdjęcie. Pan Tomek to oczywiście ten, ta osoba na środku z wąsami. No i hit w ogóle, który znalazłem w archiwum. Nie wiem, jak to się znalazło to zdjęcie. Zdjęcie osoby, której wszyscy dobrze znają. No nie będę mówił, tylko po prostu pokażę. Tak, to jest pani Dorota Pawnuk, pełniąca aktualnie funkcję burmistrza. Nie wiem, ile może mieć lat tutaj. 18, 16, nie, raczej 18. No, także to są te trzy zdjęcia. No, mam ich jeszcze tutaj troszeczkę, ale będę po jakimś czasie je dopiero pokazywał. No, mogę pokazać, jak one wyglądają. No, niektórych jeszcze muszę się dowiedzieć, co to są, jakieś informacje zebrać, żeby po prostu nie... No, żeby coś o nich powiedzieć, a nie tylko po prostu powiedzieć i już. No, jest ich trochę. Znalazłem też kilka na dysku, zdjęcia u siebie, trochę zdjęć na dysku u siebie, więc będę je publikował. Te zdjęcia, te trzy, które pokazałem, no mimo że są też w filmiku, no oczywiście będą, są dostępne na stronie 1945+ na fejsie, w albumie Ludzie. Po prostu album Ludzie. Utworzyłem taki album. No i w planie jest publikacja tam zdjęć osób, które są osobami publicznymi, pełniły lub pełnią jakąś funkcję publiczną w Strzelinie, więc mam nadzieję, że nie będą miały do mnie pretensji, że publikuję stare zdjęcia, znaczy ich stare zdjęcia.